Cześć, tu Ela w kuchni. Przygotowałam dzisiaj dla Was makaron z kolorową papryką. Paprykę kroimy na mniejsze kawałki, usuwamy gniazda nasienne, a następnie pieczemy w piekarniku około 20 minut w temperaturze 200 stopni, aby papryka nam zmiękła. Gdy papryka już jest upieczona, przekładamy do plastikowego pojemnika i szczelnie zamykamy przykrywką, aby papryka wystudziła się, dzięki temu skórka będzie ładnie odchodzić z papryki. Można również przyłożyć do woreczka foliowego. Przestudzoną paprykę obieramy ze skórki, gdzie następnie będziemy kroić na mniejsze kawałeczki. Zdecydowanie skórka najlepiej odchodzi z czerwonej papryki, ale lubię używać różnych kolorów papryki, wtedy jest bardziej kolorowo i smacznie. Tutaj właśnie jest pokazane, że bardzo ładnie nam z czerwonej papryki schodzi skórka. Kroimy każdą ćwiartkę jeszcze wzdłuż na pół i następnie na małe kawałeczki. Paprykę przed samym podaniem do makaronu można podgrzać na patelni razem ze smażonym kurczakiem. Pod koniec smażenia kurczaka dodać właśnie makaron, żeby się podgrzał. Teraz przygotowuję sos oliwy z oliwek, do tego dodaję ocet balsamiczny oraz słodki sos chili. Wszystko razem mieszam, aby składniki dobrze z sobą przeszły. Składniki smaki. Na oliwie z oliwek podsmażam kurczaka, którego będę posypywała domową przyprawą do kurczaka. Można tutaj użyć też oleju do podsmażenia kurczaka, ale zdecydowanie bardziej smak ma kurczaka lepszy na oliwie z oliwek, bo przecież do tego dania używamy bardzo dużo oliwy z oliwek. Po to dodatkowo dodać smak inny oleju. Makaron ugotowany według przepisu na opakowaniu. Dodajemy do tego paprykę oraz kurczaka. Dodajemy warstwami. Na koniec wszystko dokładnie razem mieszamy. Przed samym podaniem polewamy sosu, jeszcze raz dokładnie mieszając, i posypujemy zieloną pietruszką. Życzę smacznego. Do zobaczenia wkrótce.